Aquascaping TV, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy film będzie o agresywnych rybach. W tym filmie przedstawię Wam kilka kolejnych ryb, które są dość agresywne. Przed tymi rybami Was nie przestrzegam, tylko po prostu dwa razy zastanówcie się, zanim będziecie chcieli te ryby kupić do swojego akwarium, szczególnie do akwarium ogólnego. Z uwagi na to, że zbliża się ten magiczny czas Bożego Narodzenia, chciałbym Wam z tej okazji złożyć życzenia świąteczne. Dużo szczęścia, zdrowia, to naprawdę bardzo ważne w tych czasach. Pomyślności i samych sukcesów w pracy, w szkole i oczywiście w temacie akwarystyki. Żeby Wam po prostu wszystko się udawało w akwarystyce, co tylko sobie wymarzycie. Ze swojej strony chciałbym dodać tylko jeszcze jedno. Życzę sobie i Wam, żeby akwarystyka od nowego roku łączyła ludzi, a nie dzieliła. Żeby po prostu ludzie zgromadzeni wokół tego pięknego hobby byli po prostu dla siebie najzwyczajniej po ludzku bardziej życzliwi. Po krótkim intro zapraszam na film. Zanim przejdziemy do głównego tematu tego filmu, chciałbym tylko powiedzieć, jeżeli nie widziałeś pierwszego odcinka tej serii, nic prostszego, kliknij w prawy górny róg ekranu, tam wyświetli Ci się wtedy film z tych gatunków, które już w pierwszym odcinku omawiałem. Ogólnie wszystkich zachęcam Was do tego, jak może będziecie mieli chwilę czasu, żebyście zajrzeli do mnie na kanał. Pewnie jest wiele filmów takich, które jeszcze żeście nie widzieli, a mogą Was zainteresować. Ok, nie przedłużając, zapraszam na kolejne bodajże 5 gatunków ryb, które po prostu nie są zbyt miłe dla współmieszkańców, szczególnie akwarium ogólnego. Zapraszam na film. Akara pomarańczowo-płetwa zawdzięcza swoją nazwę od przepięknego ubarwienia końcówek płetw właśnie na kolor pomarańczowy. To dość duża ryba, która w naturze żyje w północno-zachodniej części Ameryki Południowej. Dieta tej ryby składa się głównie z pokarmu zwierzęcego. I tu nie ma żadnego zdziwienia, że jak będzie zestawiona z o wiele mniejszą rybą w jednym akwarium, po prostu najzwyczajniej będzie ją zjadać. To nic dziwnego, to są miliardy, nieraz miliony, miliardy lat ewolucji. Kiedy dojdzie do tarła, to już całkowicie ta ryba po prostu potrafi zabijać mniejsze, a nawet dość znaczne osobniki w jednym akwarium. Nie polecam tej ryby do akwarium ogólnego. Ostatni z labiryntowców w tym zestawieniu. Wielkopłetw wspaniały. Ta ryba jest znacznie mniej popularna niż na przykład inny labiryntowiec, bojownik. Kiedyś w sklepie zoologicznym widziałem, jak w małym akwarium zostały stłoczone te ryby i tak sobie pomyślałem, że jak w sklepie są razem zestawione w tak małym akwarium, to jak sobie kupię do mojego akwarium dwie pary, to nic się nie stanie. Duży błąd. Naprawdę duży błąd. Już po jednym dniu wyciągłem jednego samca martwego z mojego akwarium. W stosunku do innych gatunków różnie to bywa. Czasami są agresywne, czasami nie, czasami inne gatunki po prostu ignorują, ale wobec siebie samce
Wielkopłetwa wspaniałego nigdy nie zostają obojętne. Pamiętajcie o tym przy zakupie tych ryb. Z takich smutnych ciekawostek jeszcze muszę wam powiedzieć, że w Azji poza organizowanymi walkami bojownika są też prowadzone walki właśnie wielkopłetwa wspaniałego. Powiem wam tylko tyle, że nie wiem, co człowiek musi mieć w łbie, żeby ogólnie coś takiego wymyśleć. To mi się w głowie nie mieści, jak można no biedne ryby po prostu dać do małego zbiornika i pozwolić, żeby ze sobą walczyły. To po prostu mi się w głowie nie mieści. Ale są tacy, którzy właśnie tak robią i mało tego, zarabiają tym na życie. Muszlowiec wielkooki Gold to odmiana barwna muszlowca endemicznego gatunku z jeziora Tanganika. Jak słyszymy Tanganika, to wiemy, że to ryba, która nadaje się tylko i wyłącznie do akwarium biotopowego. Nie może być trzymana w akwarium ogólnym towarzyskim. Pomimo naprawdę niepozornych rozmiarów, muszlowiec to bardzo wojownicza rybka, która nie tylko zajadle broni swojego terytorium, ale potrafi też również atakować znacznie większe od siebie gatunki. Jest dość małą rybką, ale mimo to nie polecam tej ryby do akwarium ogólnego. Bocja indochińska to rybka, która najlepiej czuje się w dużym stadzie. Ryby te trzymane w nieodpowiednich warunkach w akwarium, bez wystarczającej liczby kryjówek, mogą być agresywne w stosunku do innych ryb. Bocje trzymane w samotności, bez obecności innych ryb swojego gatunku, stają się natarczywe wobec innych ryb. Do takich zachowań może też dojść, kiedy w akwarium jest zbyt mocne oświetlenie. Te ryby nie lubią dużej ilości światła w akwarium. Lubią, kiedy akwarium miejscami jest bardzo mocno zacienione, wtedy naprawdę czują się dobrze. Kiedy do tego dojdzie jeszcze mała ilość roślin, brak kryjówek, ta ryba czuje się taka osaczona i staje się wobec innych ryb agresywna. Pielęgnica niebieskołuska. Tą rybę kiedyś też miałem u siebie w akwarium. Niestety też nie wspominam tego zbyt dobrze. A w zasadzie moje ryby nie mogą się z tego cieszyć. Z tego typu rybami jest jeden zawsze ten sam problem. Kupują te ryby akwariści, którzy nie mają pojęcia, w jakich warunkach te ryby muszą być trzymane. Przeważnie te ryby spotyka się w sklepach jako narybek. 3-4 cm rybki, które wydają się takie słodziutkie. Po jakimś czasie z tych słodziutkich rybek wyrastają potwory, które po prostu terroryzują nam całe akwarium i wtedy naprawdę nie wiadomo, co z taką rybą robić. Nie muszę tutaj mówić, że dorosłą rybę tego typu, jak na przykład pielęgnica niebieskołuska, ciężko też komuś oddać. Mało kto takie ryby trzyma i wtedy zaczyna się problem. Wtedy po prostu ryba dorasta i matka natura dochodzi do głosu. W dzisiejszym odcinku to tyle. Zapraszam już na kolejny odcinek, a was proszę o to, żebyście po prostu napisali w komentarzu, jakie wasze były przygody z nieodpowiednią obsadą akwarium.
jakie wasze były największe porażki, co sprawiło, że do tego czy do tego gatunku żeście się zniechęcili. Pamiętajcie zawsze, że to nie jest wina ryby. Zawsze i wyłącznie winą należy obarczyć siebie, a dokładnie akwarystę, który po prostu nie jest świadomy i taką rybę wpuszcza do akwarium, w którym ta ryba akwarium nie powinna się znajdować. Po prostu te ryby już takie są. Niekiedy tysiące, a nawet miliony lat nie da po prostu się przekreślić. Ewolucja potoczyła się tak, a nie inaczej. Te ryby po prostu są z natury troszkę bardziej agresywne niż inne. I dlatego muszą być trzymane w odpowiednich warunkach. Koniecznie napiszcie komentarz. Zależy mi na tym, dlatego że po prostu wtedy widzę, że jest tak jakby interakcja między mną a moimi widzami. Zostawienie oceny filmu, i tutaj wam oczywiście zostawiam wolną rękę, a raczej wolną łapkę w dół albo do góry, po prostu też mi mówi, w którą stronę ten kanał ma iść. Dlatego zawsze, nawet jak masz ocenić łapką w dół, to oceń. O to was bardzo proszę. Cóż, dzisiaj to tyle. Zapraszam już na kolejny odcinek. Nie wiem, czy nagram jeszcze przed Sylwestrem coś. Napiszcie w komentarzu też, czy będziecie chcieli to widzieć po prostu, czy będziecie czas mieli na to. No cóż, dzisiaj to tyle. Na razie. Cześć.